Dzień dobry, witam was serdecznie, cześć. W najnowszym odcinku, moi drodzy, dzisiaj ubrany w koszulę, w kratę, tak typowo, jak ubrani są panowie koło 40. No to 40 jeszcze, moi drodzy, roczek, także wydaje mi się, że czasem wypada włożyć taką koszulę w kratę. Myślę, że eksponuje się całkiem w porządku. No i cóż, moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, będzie on tak w sumie o wszystkim i o niczym, ponieważ trochę się ciekawych tematów nazbierało w głowie, więc myślę, że warto się z wami nimi podzielić. A że wiadomo, jak wena jakaś się w głowie kołuje i jakieś tematy się montują, to warto je przelać na jakiś film, papier, ale że nie jestem pisarzem, to przelejemy je, moi drodzy, w tym momencie na jakiś film na YouTubie. Na wyjściu, moi drodzy, obejrzałem sobie film, powiem wam, Nexosa, w którym tak naprawdę pokazał, uświadomił, przypomniał mi, że nośniki fizyczne na PC-cie to już jest retro. I nagrał ten film, moi drodzy, w tak ciekawy, nostalgiczny sposób, że normalnie aż wspomniało mi się czasy jeszcze studiów, kiedy miało się 22-23 lata, więc było to 16-17 lat temu, moi drodzy, wręcz aż nie do wyobrażenia, że tak dużo czasu od tego minęło, bo czasem jak sobie przypominam moje czasy studiów, nauki, to wydaje się, jakby to było chwilę temu, a tak naprawdę, drodzy moi, to jest już 17 lat praktycznie, nie? 17 od momentu, jak się studiowało i było się w tych najlepszych latach. 13, jak się studia, moi drodzy, skończyło, lat temu to było, więc no, przypomniał mi taki naprawdę nostalgii, że ja nie pamiętam tak naprawdę, kiedy włożyłem nietypowo pod film, czy typowo pod takie sprawdzenie, ale tak typowo w momencie, jak kupiłem sobie grę i włożyłem do czytnika, to tak było to z 15-14, moi drodzy, to nawet więcej lat temu. No i jakby ten komputer, jego najważniejsza część, jaka tutaj jest, to jest, moi drodzy, to tutaj. Patrzcie, klikacie i macie normalnie takie podstawkę na picie. Zobaczcie, jaki zajebisty jest ten komputer, no nie? Super sprawa. Nie no, chodzi oczywiście o wychodzące z popularności, nie wiem, raczej się już tego chyba nie używa, nie? Napęd DVD, prosta sprawa, ale dzięki temu jesteśmy w stanie korzystać z archaicznych nośników CD albo DVD. Nie wiem, ja generalnie jestem takim giga dużym fanem właśnie wydań fizycznych. Nie wiem, że one są fajne, to jeszcze na takiej prostej płytce macie uwiecznioną grę. Co prawda, jakby te wydania fizyczne, one też jakby mają swoje wady. Te płyty się rozmagnetyzowują, czy jakieś tam inne rzeczy, i one po jakimś czasie też ulegają degradacji. Natomiast mam wrażenie, że taki nośnik fizyczny jest o wiele, jakby to powiedzieć, trwalszy niż chociażby to, co kupujemy gdzieś tam w internecie, na Steamie i tak dalej, i tak dalej. Więc składając taką płytkę, tutaj możemy sobie taką gierkę gdzieś tam zainstalować. Wow, ej, pamiętacie? Totalnie, instalatory. Normalnie udźwiękowiony instalator, ale super, bez kitu. To są takie rzeczy, których nie ma dzisiaj, nie? I to jest na DVD-ku. Mamy oczywiście no takie rzeczy, jak wiecie, instrukcje. Dzisiaj w ogóle miałem taką giga nostalgię, bo jak instalowałem sobie tego Icewind Dale'a, to mi się zachciało toaletki. I poszedłem do toaletki, wiecie z czym? Z instrukcją obsługi. Stary, no polecam spróbować. W tym momencie pewnie tu już wam włączyłem film, kawałek jego filmu, gdzie stawia sobie kubek na wysuniętą tackę z czytnika DVD, moi drodzy, komputera, mówiąc, o, jaka fajna podstawka na kubek, nie? I powiem wam, że paradoksalnie z racji tego, że Steam istnieje już, powiedzmy, że no 15, a to będzie, jak zaczęły się początki, to dzieciaki, ludzie mający dzisiaj 20 lat, oni tak naprawdę w większości przypadków nie pamiętają komputera, który, moi drodzy, ma czytnik DVD, bo wtedy już te czytniki były tak naprawdę niepotrzebne przy nowych tytułach, a 10 lat temu to już w ogóle nikt chyba płyty do czytnika z grom do PC-ta nie wkładał, więc jak masz dzisiaj, mój drogi widzu, 18, 19, 20 lat, to wręcz nie zdziwiłbym się, jeżeli nigdy w życiu nie włożyłbyś do swojego PC-ta gry na płycie, albo jeżeli nigdy nie widziałeś w PC-cie czytnika DVD wmontowanego w obudowę, bo w większości już miejsca nie ma. I powiem wam, że nawet
Kiszek, który także lubię akurat Kiszeka, moi drodzy, więc obejrzałem sobie film, gdzie on ogląda właśnie film Nexosa. I w tym filmie, drodzy moi, Kiszak na samym końcu mówi, to już koniec? Kurde, ale mnie nostalgia wzięła. No i moi drodzy, mnie też przy tym filmie wzięła mega nostalgia, ponieważ... Fajne, kurwa. A też odleciałem trochę w tym materiale bez kitu, nie? Naprawdę, to, o co teraz toczy się batalia ludzi, konsolowców, właśnie o te PlayStation, to Xbox, o to Nintendo, to dla PC-ciarzy to już jest retro i przypuszczam, że na konsolowców w większości patrzą z takim, może to zabrzmieć mocno, nawet tak bardzo drastycznie, ale patrzą na takich konsolowców, wydaje mi się, z politowaniem, bo dla nich to już są czasy zamierzchłe, a jak powiedziałem, w niektórych przypadkach czasy, które nigdy nie miały miejsca, więc w tym momencie batalia toczona właśnie o czytniki w Xboxach, w PlayStation, możliwe, że za niedługo też w Nintendo, wywołuje nierzadko, może wywoływać uśmiech na twarzy właśnie PC-ciarzy, bądź ewentualnie takie poczucie nostalgii, że u nas to było 15 lat temu, a wy przeżywacie dopiero to teraz. Myśmy stracili czytniki lat temu 15. Niektórzy powiedzą, a myśmy ich w ogóle w PC-tach nie doświadczyli, bo mamy 20 lat. A konsolowcy powiedzą, a my jesteśmy teraz na etapie, na którym wy byliście 15 lat temu. Więc moi drodzy, są to te pewne sytuacje, które jak sobie obejrzymy kogoś filmy, zobaczymy sobie, jakie oni mają tam pewne rodzaje odczucia, sami siebie złapiemy na tych odczuciach i na przykład sięgniemy do czasów, kiedy były te PC-ty, kiedy się wkładało tą grę z Heroesami, kiedy się wkładało tą grę z Projekt Edge 2 na przykład, czy wkładało się Duma. Tak, jak sobie nad tym pomyślimy i cofniemy się na przełom ostatnich 10 lat, na przykład 12, to no, nikt nie włożył Dark Soulsa do PC-ta, nikt nie włożył Elden Ringa teraz do PC-ta, nikt nie włożył na przykład Heroesów 6 już do PC-ta. Z pewnością nikt nie włożył już też GTA 5, mimo iż miał dużo płyt, także zapewne nie włożył do PC-ta tej GTA 5, więc to są pewnego rodzaju takie nostalgiczne przemyślenia. Nie chamskie wpychanie się komuś w jego wizję, w jego potrzeby, w to, że chciałby, tylko takie przemyślenia czysto nostalgiczne, że w pewnej branży to już było, a w innej, która tak naprawdę jest tą samą branżą, tylko innym sprzętem, to dopiero następuje po tak długim czasie, po czasie, gdzie niektóre dzieciaki mają właśnie tyle lat, ile trwa, ile już jest, istnieje brak tych nośników, moi drodzy, w PC-tach. Tak przy okazji, moja żona ostatnio mówiła, ty, a nikt ci nie pyta na filmach, co to za klucze? No nie, bo wydaje mi się, że to nie jest pytanie potrzebne, no ale jakby ktoś zapytał, są to klucze, moi drodzy, od domu, od pracy i od półek tutaj, szafek, tak żebym miał zawsze na widoku i pod ręką z tego powodu, żebym nie musiał ich gdzieś szukać w pojemniczkach czy czymś. Taki patent, moi drodzy, mój personalny. A jak już mówimy o PlayStation 5, to powiem wam, trafiła mi się na sklepie ostatnio PlayStation 5 Slim z czytnikiem jeszcze, na gwarancji oficjalnej od oręża, ponieważ pewien mój klient, zamiast wziąć sobie telefon, wiadomo, telefony mają teraz te abonamenty, jeżeli nie płacisz, to blokują, wolał sobie wziąć konsolę, przyniósł ją do mnie, sprzedał, także jak ktoś zainteresowany, zapraszam. Jest jedna, moi drodzy, nowa konsolka PlayStation 5 Slim na stanie, także jak ktoś chce wpaść osobiście, jak najbardziej zapraszam, wiadomo, cena na miejscu, odbiór tylko osobiście, żadnych wysyłek i w sumie tyle. Taka pokazówka najnowszej konsoli, którą możecie u mnie nabyć osobiście w sklepie, moi drodzy. Także powiem wam, że przez dłuższy czas są te właśnie kwestie tych nośników powielane w różnych tam filmach niektórych ludzi, wielkich twórców, youtuberów, influencerów. Ja jestem zwykłym normalnym ziomkiem ze sklepu z jaskini, nerdem. Powiem wam, że naprawdę te sytuacje, w których oni to obierają, wielkie robią z tego dramaty. Wiadomo, clickbait się musi klikać. Ludzie w jakiś sposób muszą sobie podciągnąć wyświetlenia. A że teraz na tobie właśnie są te PS5 Pro i najczęściej jechanie tego z góry na dół, to
Jako, że ja nie bardzo jestem jakimś wielkim twórcą i mogę sobie pozwolić na pewne poczucie nostalgii i rozmów na temat tego, jak ja to widzę, to moi drodzy, wydaje mi się, że dzisiejszy PC-towiec, który chciałby sobie dzisiaj kupić konsolę, na przykład w jakiś tam sposób, on nawet nie spojrzy ten czytnik, jeżeli nie miał do czynienia z tymi konsolami przez dłuższy czas. Natomiast jeżeli ktoś nie miał nigdy PC-ta, albo nie miał go przez ostatnie 20 lat i teraz chciałby się przesiąść, nie mając wielu informacji, które nastąpiły właśnie zmiany w PC-tach i chciałby przesiąść się dzisiaj z konsoli na PC-ta, także przeżyły pewien szok. Także, moi drodzy, pewne sytuacje już niestety się nie powielają w tych dwóch sprzętach, czy to PC właśnie, czy konsole. Stały się totalnie różne. I wydaje mi się, że w sferze gamingu doprowadzenie do tego, że będą to już systemy zbieżne, czyli wszystko będzie opierało się na takich samym założeniu. Wydaje mi się, że to może być też wygodne. Ja rozumiem, będą teraz pewnie jacyś ludzie powiedzą, nie, ale pudełka to tam, to powiem wam. Ja wiem, pudełka są spoko, winyle do tej pory powstają, pomimo już była wielka przerwa z winylami. Winyle teraz w tym momencie, moi drodzy, dalej są na topie. Płyty z muzyką też powstają, ponieważ mimo iż mamy Spotify, te inne jakieś tam inne portale, gdzie możemy sobie muzyki słuchać strumieniowo. Niemniej naprawdę w pewnych sytuacjach wygoda dla niektórych też może mieć znaczenie. Dlaczego, powiem wam, to jest dość znaczące i niektórzy się z was mogą śmiać, ale chodzi tu, moi drodzy, o współmałżonków, żonę, męża, w zależności od tego, kto u was gra, kto nie gra, to na pewno usłyszeliście nieraz taką wtyczkę, takiego pstryka od małżonka, małżonki, od partnera w nos. Na co ci tyle tego plastiku? Przecież i tak w to nie grasz. No i moi drodzy, w sytuacji, w której dzisiejsi PC-ciarze, bądź na przykład konsolowcy, którzy nie grają w przenośnikach, nie mają tego plastiku, nie słyszą na pewno od żony, na przykład albo od męża, ale najczęściej od żony, tych tekstów, że nie składuj tego plastiku, to jest niepotrzebne. Tacy ludzie mają z reguły konsolę, pada schowanego i dysk podpięty i tak naprawdę większość rzeczy, drodzy moi, znajduje się właśnie w jednym miejscu. Więc no, jakąś tam na pewno zaletą, na którą wielu z was teraz się uśmiechnie, jest radość współmałżonki, która nie będzie musiała oglądać tych waszych plastików, chyba że toleruje, ale wiadomo, że na pewno pomimo nawet iż, gdyż jakoż by tolerowała ten aspekt, to na pewno bardziej by się ucieszyła, gdyby mogła tam postawić wazon, obrazek, bądź wykorzystać tą przestrzeń na jakieś inne rzeczy niż gapienie się w pudełka plastiku, które ja bardzo lubię, wy bardzo lubicie, ale nie zawsze musi ona to lubić, ta właśnie wasza partnerka, bądź w niewielu mniejszości przypadków partner w postaci męskiej, moi drodzy. Także anegdota jest, mi się wydaje, dość ciekawa, ponieważ no, nikt nie uznał tego za coś znaczącego, że małżonka może cieszyć się z mniejszej ilości plastiku w domu. No. Plus, moi drodzy, to już tak troszeczkę mniej może zabawnie, ale bardziej życiowo, minimalizm. Wiemy doskonale, że mieszkania w Hongkongu, w Japonii, no ale głównie w Hongkongu, z filmów, które nie byłem osobiście, może kiedyś bym chciał, może być taka możliwość, może życie pozwoli, ale z tego, co się oglądało filmy, to w Hongkongu jest minimalizm, są bardzo małe powierzchnie, gdzie ludzie na przykład sobie mieszkają, nierzadko są to pomieszczenia w wymiarach 5 na 5 metrów kwadratowych. Widziałem takie pokoiki, no ale wiadomo, w większości przypadków są, nie wiem, 20-15 metrów kwadratowych. No i tacy ludzie nie mają możliwości trzymać wielkiej swojej kolekcji gier, konsol, sprzętu w tych właśnie pomieszczeniach, moi drodzy. Więc wydaje mi się, że dla takich ludzi era cyfryzacji nastała już, wydaje mi się, dawno, dawno temu. I ludzie ci na pewno już nie posiadają takich tabunów pudełek i też w jakiś sposób, no nie wiem, wykorzystują to, że mogą w postaci wirtualnej mieć filmy, muzykę, gry, nie musząc poświęcać cennej powierzchni mieszkaniowej, która i tak jest niewielka, na to, żeby ją na przykład, nie wiem, rzeczami
innymi niż tymi, które są im potrzebne do życia zajmować. Na przykład, no nie wiem, potrzebują ubikacji, kibelek, potrzebują zlew, lodówkę, mieć gdzie się, nie wiem, wyspać, jakieś łóżko, karimatę, jakąś szafkę, żeby ciuchy trzymać i ewentualnie miejsce na laptopa do pracy, no i na telewizor gdzieś ewentualnie konsola z właśnie cyfrowymi nośnikami, cyfrowymi grami, właśnie nie nośnikami. Wydaje się to czymś dla nich zbawiennym, no bo wiadomo, że pewne mieszkania, powierzchnia się nie powiększy, wręcz może się w ramach wzrostu populacji skurczać, z czego też powodu właśnie ktoś może mieć ogromne miejsce i połacie możliwości składowania plastiku bądź gier, a niektórzy no, mając 20 metrów kwadratowych niestety takich możliwości mogą nie mieć, więc dla nich to jest też plus, więc co dla kogoś plusem jest, dla kogoś minusem może być. I wydaje mi się, że trzeba wziąć to pod uwagę, oceniając pewne rzeczy, nie znając życia innych ludzi i w jakich oni żyją warunkach, w jakim środowisku, bo jednak to jest bardzo ważne, moi drodzy, więc wydaje mi się, że na ten dzisiejszy materiał zakończę takie lanie wody o niczym. Dobrego dnia i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.